są opracowane programy i podręczniki dla szkół specjalnych? W grudniu 2000 roku WSIP opracował i wydał zestaw przykładowych programów dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Sukcesywnie zaczęto wymieniać podręczniki na nowe, dostosowane do treści obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz programów nauczania. Dla dzieci głębiej upośledzonych opracowany został zestaw pomocy dydaktycznych. A czy uczniów niepełnosprawnych obowiązują te same kryteria realizacji obowiązku szkolnego co dzieci zdrowe? Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci do 18 roku życia, jednak dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami stwarza się możliwość wydłużenia go do 21 roku życia na poziomie gimnazjum i do 24 roku życia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Każdy etap edukacyjny może więc ulec wydłużeniu o jeden rok. Decyzję w tej sprawie podejmują rodzice wraz z dzieckiem. Istnieje również obowiązek organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim, będącej w wieku od 3 do 25 lat. A czy istnieją uwarunkowania prawne co do liczby dzieci w klasach uczących się w szkole specjalnej? Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej jest zróżnicowana w zależności od niepełnosprawności i wynosi na przykład dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jest to od 10 do 16 osób. Dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 do 8 osób. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem od 2 do 4 osób. W klasach integracyjnych liczba wszystkich uczniów wynosi od 15 do 20 osób. W tej liczbie uczyć się powinno od 3 do 5 uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. Czy może Pani wymienić składniki tego systemu? Są to przedszkola specjalne, podstawowe szkoły specjalne z gimnazjami, placówki kształcenia ponadgimnazjalnego, zespoły szkół specjalnych oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze składające się zazwyczaj z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej z internatem. Pani Aniu, jakie są wady i zalety kształcenia specjalnego? Moim zdaniem zalety to stwarzanie szans indywidualizacji nauczania i lepszego poznawania uczniów, ograniczanie sytuacji doświadczenia przez uczniów mniejszej wartości, inności i słabości, szansa na sukces edukacyjny, szansa na integrację społeczną, zdobycie pewnego zasobu wiedzy, możliwość korzystania z technologii umożliwiających poznawanie świata przez niepełnosprawnych, możliwość korzystania z porad zespołu specjalistów. Jeżeli chodzi o wady, można tutaj wymienić nieadekwatność programów nauczania na poziomie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, zubożenie doświadczeń społecznych i zawężenie ich do grona osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz zagrożenia ukształtowaniem nieadekwatnej, zawyżonej lub zaniżonej samooceny. Jakie istnieją w Polsce formy organizacyjne kształcenia integracyjnego? Uczniów niepełnosprawnych w zwykłej klasie szkoły masowej, nie korzystających z dodatkowych zajęć rehabilitacyjno-edukacyjnych, uczeń niepełnosprawny w zwykłej klasie szkoły masowej, korzystający z dodatkowych zajęć w szkole lub poza nią, klasy specjalne realizujące program szkół specjalnych w szkołach masowych, grupa uczniów niepełnosprawnych realizująca program szkoły specjalnej w zwykłej klasie w szkole masowej, nauczanie indywidualne ucznia niepełnosprawnego w jego domu z realizacją programu szkoły masowej i stworzenie mu możliwości uczęszczania na imprezy okolicznościowe do szkoły masowej oraz szkoły sąsiedzkie. Ten wariant organizacyjny zakłada istnienie obok siebie przy tej samej ulicy dwóch szkół, specjalnej i masowej. Każda z nich realizuje swój program nauczania, ale uczniowie spotykają się na imprezach okolicznościowych w szkołach, spędzają razem swój wolny czas. A dla porównania, jakie są wady i zalety systemu kształcenia integracyjnego? Zalety to stwarzanie możliwości dla zdobywania wielu zróżnicowanych doświadczeń i kompetencji społecznych, pozostawienie dziecka w jego naturalnym otoczeniu, w rodzinie i społeczności lokalnej, umożliwienie mu uczestniczenia w głównym nurcie życia społecznego, poszerzanie kontaktów społecznych, kształtowanie adekwatnej samooceny. Wady i zagrożenia wynikające z kształcenia integracyjnego są to na przykład zagrożenia codziennym doświadczeniem inności, słabości i mniejszej wartości oraz zagrożenie izolowaniem i marginalizowaniem.
I ostatnie pytanie. Jakie warunki muszą być spełnione, aby dziecko mogło uczęszczać do klasy integracyjnej? Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami w jednej szkole z uczniami pełnosprawnymi organizuje się po stworzeniu odpowiednich warunków społecznych, merytorycznych i ekonomicznych. Uczniów niepełnosprawnych przyjmuje się do integracyjnych form kształcenia i wychowania na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej kwalifikującego do kształcenia specjalnego. Najkorzystniejszy jest taki system kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży upośledzonej, który pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby uczniów. Reforma kształcenia specjalnego zakłada dążenie do nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Forma kształcenia zależy jednak od poziomu sprawności fizycznych, psychicznych i społecznych uczniów, przygotowaniu personelu i warunków, jakie można im zapewnić. Integracja może mieć różny stopień i najpełniej wyraża się we włączaniu dzieci i młodzieży upośledzonej do klas w szkołach masowych, a najmniej, jeżeli przebywają one w zakładach pomocy społecznej. Właściwa organizacja systemu integracyjnego zakłada jego elastyczność i możliwość przechodzenia z jednej formy w drugą. Pełna integracja jest jednak bardzo trudna do osiągnięcia, a każda droga do niej prowadząca może być właściwym rozwiązaniem, jeśli tylko organizując proces nauczania i wychowania, centrum uwagi postawimy dziecko i jego potrzeby, a nie założenia systemowe. Serdecznie dziękuję mojemu ekspertowi, dziękuję telewidzom oraz zapraszam na krótką przerwę. Po przerwie zapraszam na wpisywanie ocen do indeksów. Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. Amo la vita meravigliosa. Dei miei occhi brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti, pendo dai tuoi sogni, veglio su di te, non svegliarti, non svegliarti.